Witam serdecznie na kolejnej lekcji cyklu Jak to przetłumaczyć? Oto krótka scenka, jaką przygotowałem na dziś. Dzwoniłeś do niego? Próbuję, ale nie mogę się połączyć. Ewentualnie próbuję, ale nie odbiera. Jak to przetłumaczyć na język angielski w sposób naturalny i jakie czasy tutaj dobrać? Oto pytanie. Ok, pauzujemy. Proszę sobie wziąć kartkę i długopis. Po jakichś 10-15 sekundach filmik ruszy i podamy sobie prawidłowe wersje wraz z analizą. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Słuchajcie, ten dialog tak naprawdę był bardzo trudny do przetłumaczenia pod względem wyboru czasu. No ale najpierw pytanie, dzwoniłeś do niego? No ewidentnie pytam się, jest jakiś związek z teraźniejszością, czy się w końcu dodzwonił, czy nie. Czy wykonał tę rozmowę, czy nie. Więc musimy tu użyć present perfect. Have you called him? Owszem, jest możliwy simple past, did you call him, ale w ciut innym kontekście, na pewno w brytyjskim. Mianowicie, skoro tu jest simple past, to odnoszę się do jakiejś konkretnej przeszłości. Na przykład ja wiem, że miał do niego rano dzwonić, bo mi mówił, no i się pytam, czy dzwoniłeś do niego właśnie rano. Natomiast tutaj ogólnie pytamy się, no to jak, dzwoniłeś czy nie, w sensie do tej pory. I teraz odpowiedź. Próbuję, ale nie mogę się połączyć. Uwaga, present perfect continuous, bo ewidentnie próbuję od jakiegoś czasu. Tutaj nie mówimy, że on próbuje w tym momencie, że trzyma telefon, no być może akurat też trzyma, ale on tu na pewno daje do zrozumienia, że od jakiegoś czasu, bo niestety nie może się połączyć. Także na pewno były wcześniejsze próby. Czyli present perfect continuous. Łączymy przeszłość z teraźniejszością. I've been trying. I musi być present perfect ciągły, a nie prosty, bo jakbyście powiedzieli w prostym I have tried, to wyszłaby wersja dokonana, czyli że spróbowałem raz. A tutaj nie chodzi, że raz, tylko ewidentnie wiele razy próbował. Czyli I've been trying. Możecie dodać to call him, ale nie trzeba. Pamiętajcie, że nie dzwonimy do kogoś. Nie ma call to him, tylko call him. Ale nie mogę się połączyć, but I can't get through. Can't. Robimy wybuch w jamie ustnej, czyli k, i robimy, dajemy długie a. Uwaga, tutaj trzeba dać długie a, bo jak powiecie ten wyraz poprzez krótkie a, to wyjdzie bardzo brzydki wyraz. Czyli I can't get through. Oczywiście tego problemu nie ma w amerykańskiej odmianie, no bo Amerykanin to przeczyta I can't. I teraz ta druga odpowiedź, próbuję, ale nie odbiera. Czyli też present perfect continuous, I've been trying, but he isn't answering. Tu uwaga, damy present continuous, w tym momencie nie odbiera. Ktoś powie, no ale jak chwileczkę, no to tu jest nawiązanie do przeszłości, to tu też powinno być. Teoretycznie tu też mógłby być present perfect continuous, czyli he hasn't been answering, ale trochę to sztucznie by brzmiało, jeżeli byłyby dwa present perfect ciągłe pod rząd. Tak więc tu damy present continuous, że w tym momencie, czy też tymczasowo nie odbiera. Nie może być present simple, uwaga, być może tak daliście he doesn't answer, bo wyszłoby, że on ogólnie w życiu w ogóle nie odbiera, że nigdy ode mnie nie odbiera. Nie trzeba dokładać tutaj telefonu, ale można dołożyć. He isn't answering the phone. I druga wersja, ponieważ mamy drugi czasownik na odbierać, phrasal verb pick up. I tu też ten telefon tak naprawdę można pominąć. Ale można dodać, tu akurat dodałem. Czyli I've been trying, but he isn't picking up the phone. Też present continuous, że w tym momencie nie odbiera telefonu. Ok, dzięki. Napiszcie w komentarzu, czy wpadliście na te czasy.